Cześć, witam was serdecznie i zapraszam dzisiaj na rozpakowywanie klawiatury gamingowej Razer Black Widow Tournament. Jest to klawiatura pozbawiona klawiszy numerycznych, przez co jest o wiele węższa od standardowych klawiatur. Jednak mimo niepozornej wielkości klawiatura waży dość sporo, ponieważ prawie kilogram, a dokładniej 950 gram. Tutaj z przodu na pudełeczku mamy zdjęcie klawiatury, tu z boku na jej nazwę. Z tyłu opisane klawisze, system klawiszy, który tutaj jest oczywiście mechaniczny, co znacząco podnosi komfort użytkowania klawiatury. Jak sugeruje producent, zastosowano tutaj klawisze mechaniczne. Jest to zielona wersja, która aktualnie jest wersją taką najbogatszą tych klawiszy, tych przełączników. Wymaga nacisku 50 gram. Posiada wyczuwalny klik, punkt aktywacji po naciśnięciu. Po prostu czuć to, jak naciskamy ten przycisk, w którym momencie on łapie i łapie bardzo płytko, co jest bardzo fajne. Jak sugeruje jeszcze producent, podwyższono żywotność każdego przełącznika, która teraz wynosi aż, szacunkowo oczywiście, wynosi aż 60 milionów uderzeń, czyli jest to bardzo dużo w porównaniu do standardowych klawiatur. Klawiatura posiada także system, dzięki któremu możemy wdusić nawet 10 klawiszy jednocześnie w trybie gaming, także nie będzie tam żadnych problemów z niedokładnością tych wciśnięć. A teraz zabieramy się już do rozpakowywania. Jak widzicie, wewnętrzne pudełko, takie w stylu, trochę w stylu ekologicznym. Zwykły karton z logiem Razer, a w środku znajdziemy już klawiaturkę. Otwieramy tutaj. O, jak widzimy, klawiatura zapakowana w oryginalny pokrowiec. Jest to taki pokrowiec, co to za materiał? Nie wiem, wygląda na jakiś welur, zamsz, coś tego typu. Zapinany na rzepy. Tu mamy oczywiście w kartoniku zapakowane wszelkie instrukcje, jakieś obrazki pewnie klawiatury, tak to standardowo w sprzętach Razer, oraz zapewne znajdziemy tutaj naklejki. No i mamy naklejeczki zielone w tym przypadku. Rysunek klawiatury. Krótka instrukcja obsługi. Oraz jakaś karta, kolejna karta instrukcji. To pudełeczko już sobie odstawimy na bok, nie będzie nam potrzebne. I zabieramy się do wyciągania klawiatury. Rozpinamy tutaj rzep. Jak widzimy, klawiatura posiada dość długi, odpinany w tym przypadku kabel USB. Jest on pozłacany z obu stron. Tutaj mamy taką jeszcze nawet zaślepkę tego kabla. Kabelek z pozłacanymi końcówkami. Jak przystało na Razera, dobrej jakości. Oszturowany tutaj, grubszy niż przy Razerze Dedaderze. Więc dzięki tej sznurówce nie będzie się plątał, ani nie będzie podatny na przecięcia. Jak wspomniałem, klawiatura jest dość ciężka, przez co bardzo stabilnie zachowuje się na biurku. Klawisze chodzą z takim właśnie słyszalnym skokiem i kliknięciem naciśnięcia, ale jest to bardzo fajny dźwięk, bardzo miły. Klawiaturka fajnie leży, nie zajmuje wiele miejsca. O to właśnie mi chodziło, żeby była pozbawiona klawiszy numerycznych, których i tak rzadko używam. Głównie były tam jakieś bindy mniej potrzebne, ale wolę, żeby klawiaturka wyglądała schludnie, zajmowała mało miejsca, a niekoniecznie muszą tam być te przyciski. Mamy tutaj stopki, które też są gumowane.
pod spodem podkładki, które tam te gumki, które zapobiegają ślizganiu się klawiatury po biurku. No i podłączamy sobie tutaj kabelek USB. Podłączenie jest na środku z tyłu. Kabel około 2 metrów. Tak na oko patrząc, to będzie 2 metry. Podłączamy sobie go teraz do komputera. Czekamy, aż wyszuka sobie sterownik. Mamy tutaj już klawiaturkę podłączoną. Jedyne podświetlane elementy to jest właśnie to logo tutaj. To logo z przodu. O, zobaczcie tutaj. Może widać, że trochę ono świeci. Świeci dość jasno, także pomimo tego, co wychodzi na kamerze, no świeci bardzo dobrze. Klawiatura nie jest podświetlana, ale znaki, po prostu ta czcionka na klawiaturze jest bardzo dobrze widoczna. Spacja bardzo ładnie chodzi, jak tutaj widzieliście, klawisze nawet na brzegach można naciskać i chodzą bardzo precyzyjnie. Dodatkowo mamy tutaj podświetlenie klawiszy Scroll Lock oraz Caps Locka. Klawiatura ma funkcję nagrywania makr w locie. Rozustawienia profilów. Także tutaj macie właśnie klawisze służące do nagrywania makr. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i przybliży Wam trochę specyfikacje klawiatury oraz jej po prostu wygląd. Rzucimy sobie jeszcze okiem na sterownik klawiatury, czyli Razer Synapse. Jak widzicie, już się tutaj zaopatrzyłem w słuchaweczki Razer Kraken 7.1. Myszka, którą już też rozpakowywałem ostatnio. No i właśnie klawiaturka. Mamy tutaj opcję profilów. Możemy sobie tutaj ustawiać, przypisywać z klawiszem funkcyjnym. Także jest to bardzo fajnie tutaj zrobione. Można ich zdefiniować dużo. Każdemu klawiszowi możemy tutaj zmienić funkcję. A tutaj mamy opcję podświetlenia. Możemy tutaj zdefiniować jasność tego świecenia. Moim zdaniem logo już standardowo świeci za mocno, jest zbyt jaskrawe, także ustawiam sobie to mniej więcej gdzieś tutaj. No tu jest za mocno. Tak jak właśnie mówię, ustawimy sobie. O, tu będzie akurat. Można też włączyć, żeby właśnie ono pulsowało i tak od najciemniejszego do najjaśniejszego się rozświetlało. No ale ja wolę mieć tutaj ustawione tak jak wcześniej na stałe. I oczywiście tryb gier, który nam może tutaj usuwać kombinację klawiszy oraz klawisz systemowy Windowsowski, który może powodować w nieoczekiwanych momentach minimalizację gry.